Rodzice muszą mieć się na baczności. Nie każdy owoc jest dobry dla ich dzieci. Ten działa bardzo źle na organizm nie tylko małych szkrabów, ale też kilkuletnich pociech. Rodzice mogą nie zdążyć z pomocą, kiedy maluch zje owoc. Rodzice pilnują swoich dzieci jak oczka w głowie, jednak nie zawsze są świadomi, że z pozoru niewinny produkt może im poważnie zaszkodzić. Ten owoc powinien być spożywany jedynie przez dorosłych oraz nastolatków. Dziecko nie powinno mieć do niego dostępu. Rodzice muszą być uczuleni na ten smakowity, lecz niebezpieczny owoc. Owoc ma niezwykle pozytywny wpływ na organizm. To niskokaloryczna, witaminowa bomba. Ma właściwości antynowotworowe, odchudzające, przeciwutleniające, antymiażdżycowe oraz w idealny sposób wyrównuje ciśnienie krwi. Mowa o przepysznej chińskiej śliwce, czyli litchi. Owoc na polski rynek trafił stosunkowo niedawno i od razu zrobił furorę za sprawą swojego egzotycznego smaku, ceny i wyglądu. Litchi to mały owoc o różowej skorupce, pod którą kryje się półprzezroczysty, galaretowany i aromatyczny miąższ. W smaku przypomina mieszankę śliwki, winogrona i truskawki. Słodki i soczysty owoc jest idealnym składnikiem sałatek owocowych lub jako drobna przekąska przed telewizorem. Jednak jest szalenie niebezpieczny dla dzieci. Ilość zgonów po jego spożyciu jest porażająca. Co dzieje się z dziećmi, które zjedzą litchi? Owoce litchi są niezwykle popularne w Chinach, Indiach i Nepalu. Jednak niektórzy rodzice, którzy pozwalali swoim dzieciom na jedzenie litchi, narażali je na śmierć. Maluchy po zjedzeniu owocu dostawały drgawek, zawrotów głowy i traciły przytomność. Ponad 1/3 z nich umierała. W stanie Bihar w północnych Indiach z tego powodu życie traciło około 100 dzieci rocznie. Naukowcy w końcu usytali, dlaczego owoc jest zabójczy dla małych organizmów. Dzisiaj grzeje, 1. Paweł Królikowski nie żyje. Media podały najgorszą wiadomość. 2. Nie żyje gwiazdor Klanu i mąż znanej aktorki. Pogrążona w żałobie żona poinformowała o śmierci. Litchi zawiera sporo cukrów, które natychmiastowo podnoszą poziom cukru we krwi, jednak mają też w sobie toksyny, które blokują wytwarzanie glukozy. Dzieci, które spożywały litchi na czczo, wpadały w hipoglikemię. Dostawały drgawek, traciły przytomność, u większości pojawiał się niebezpieczny obrzęk mózgu. Aby uratować życie źle czującego się malucha, należy wykonać zastrzyk z glukozy, czego rodzice nie wiedzieli. Najlepsze newsy dnia, źródło, webnewsy. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.